Cześć, w tym filmie będziemy rozmawiali na temat tego, jak i czym równać gładź pachlową. Pamiętajcie, że gładź pachlową, jak nakładacie na ściany, to możecie ją bardziej lub mniej położyć równo. Czyli jak macie zdolności i już robiliście to dużo razy i jakieś umiejętności i talenty macie w tym kierunku, to jak już sobie kładziecie gładź na ścianę, czyli jeszcze taką mokrą, to możecie to położyć w miarę równo. Tym bardziej jak macie do tego odpowiednie różne narzędzia. No to wtedy sobie ciągniecie po ścianie i to jest już naprawdę mega spoko. Potem tylko jakieś tak zwane kobiece niedoskonałości, jak one by to nazwały, maskujecie, czyli ścieracie, szlifujecie lub robicie to na mokro. Problem pojawia się wtedy, kiedy robią to tacy ludzie jak wy i ja jednocześnie, czyli ludzie, którzy nie robią tego na co dzień i nie pracują w budownictwie, bo powiem wam od razu, że szacunek się należy ludziom, bo nieraz już widziałem, jak nakładają gładź pachlową na ściany równiuteńko od razu, ale w większości, jak oglądacie ten film i tak samo jak ja oglądałem wcześniej też różne filmy, o tym jeszcze będzie film, o tych nakładaniu gładzi pachlowej też będą inne filmy, dlatego że to jest pewna sztuka w sztuce. Jak wyrównać gładź pachlową? Pamiętajcie, jak nie nałożyliście zarówno tej gładzi pachlowej, czyli widać, że gdzieś są zgrubienia, jakieś tam połączenia, powiedzmy sobie warstw, no to zasada ta sama, też musicie szlifować, wyrównywać, ale będzie trochę z tym więcej roboty i więcej kurzenia, z tego powodu, że więcej będziecie musieli nierówności, tych zwanych niedoskonałości, po prostu zamaskować. No dobra, ale czym tak naprawdę wziąć i tą gładź pachlową wyrównywać, potem jak już wyschła na ścianie? To powiem wam, urządzeń jest kilka, ale też dzięki temu filmowi dowiecie się, które tak naprawdę są najlepsze. Mianowicie, jak duże zgrubienia macie, czyli na ścianie jakieś grube łączenie albo pozostawiona jakaś gruba warstwa, przede wszystkim w pierwszej kolejności używam szpachelki. Czyli jak taki duży jakiś kołek zostaje w ścianie, to szpachelką równo jedziecie, nie certolicie się. Pamiętajcie, jak kładliście gładź pachlową, to w pierwszej kolejności ja też się certoliłem, że coś jest nierówno, chciałem równać 1000 razy. Nie ma co, na brutala. Pamiętajcie, gładź pachlową potem się równa i jak się ją kładzie, najlepiej na brutala to robić. I nie będzie źle. Jak będą nierówne jakieś, akurat to na tej ścianie już mam wygładzone i jest prawie wszędzie równo. Mimo że są prześwity, ale dlatego, że cienką warstwę kładłem. To zaraz pokażę wam, jak się usuwa takie zgrubienie, które będą na waszej ścianie, jak będziecie sobie kładli. W pierwszej kolejności w każdym razie używacie szpachelki do jakichś grubych zgrubień, które są gdzieś, żeby je jak najbardziej zeszlifować do płaskiego. Potem oczywiście dobrze jest stosować siatkę, czyli takie urządzenie możecie mieć lub inaczej troszkę wyglądające, do którego się wiesza siatkę, taką do szlifowania właśnie gładzi szpachlowej. I powiem wam, te siatki są bardzo dobre. Jeżeli macie duże nierówności, to tą siatką bardzo szybko pokrywacie dużą przestrzeń i sobie to ładnie wyszlifujecie. Ale tak jak sami widzicie, siatka ma dosyć duże oczka, więc jednocześnie powiedzmy, że szarpie dużą przestrzeń. Jeżeli chcecie jakieś małe niedoskonałości robić, aha, jak macie siatki i takie urządzenie, to możecie na nie nałożyć też papier ścierny o takiej grubości, czyli frakcji, jaka będzie wam odpowiednia, z czego ja od razu mówię wam. Nie używajcie papieru ściernego. Znaczy, jak chcecie, to używajcie. Ale od razu wam mówię, on nie jest najlepszym rozwiązaniem z tego prostego powodu, że na nim dużo mocniej się kurzy i przez to się kurzy, bo tutaj ta siatka mi wchodzi do środka, ta gładź, i mogę ją tak do dołu spuścić, a na papierze ściernym to on bierze i na wszystkie boki ją rozrzuca i więcej tego pyłu lata. Te siatki są naprawdę lepsze niż papier ścierny. No i jak macie jakieś małe niedoskonałości, czyli takie gdzieś tutaj jakieś tam pozostałości, nierówności, no to możecie używać różnych gąbek. One mają z różnej strony albo jednakowe są do szlifowania, albo z różnej strony mają różną grubość, czyli frakcję. I oczywiście wtedy sobie tym niefajnym dźwiękiem wycieracie. Tak jak widzicie, a może i nie widzicie, bo to na białej ścianie. W każdym razie te gąbki są do usuwania takich już małych niedoskonałości, małych jakichś tam rysek czy małych zgrubień i wtedy możecie sobie ładnie je delikatnie wyszlifować, dlatego że gąbki ścierają mniejszą warstwę naraz, czyli są powiedzmy takie bardziej delikatne do takich drobiazgów już maskowania, a te są do grubej, ciężkiej roboty, czyli całych powierzchni dużych ściągania. Czyli tak naprawdę musicie mieć, jak będziecie, położycie sobie gładź pachlową, szczególnie jak jeszcze w miarę tak krzywo jest trochę położona,
pierwszej kolejności pachelka do najgrubszych rzeczy, żeby od razu je zerwać, żeby potem ich nie szlifować. Potem ja bym polecał Wam siatki, a nie papiery ścierne. A potem do tych małych już takich pozostałości. To możecie też wyrobić wszystko siatką, że wszystko będzie idealne samą siatką, ale czasami się nie da, jakieś zagłębienie, gdzieś macie jakiś kąt gdzieś tam przy krawędzi i taka siatka Wam nie sięgnie, no to wtedy gąbki. Te gąbki są normalnie takie prawie jak do naczyń, elastyczne, ale pokryte takim czymś, co ściąga tą gładź szpachlową. I oczywiście równać możecie to, że wspomnę, na mokro lub sucho. Na mokro, czyli byście namoczyli trochę ściany takim psikadłem i na mokro sobie tam zaciągali, czyli nic się nie zacznie kurzyć. Problem w tym jest, że nie każdą gładź się tak da i tym bardziej nie da się wtedy, jak macie cienką warstwę położoną, bo ona by już robiła się ściągnięta. Dobra, na potrzeby pokazowe tego filmu, to nawet nie jest położone, tylko taki wcześniej zacier, to jak widzicie, że to nawet nie jest gładź pachlowa kładzona do tego, żeby ściany wyrównać, tylko to jest ściana betonowa, ona ma, jak to betonowa, pełno dziurek w sobie, czyli gładź będzie zerówka taka kładzona, w innym filmie o tym będzie, żeby tylko dziury załatać, ale wtedy powstają takie rysie kończyło. To tak jak mówiłem, brutalną siłą normalnie te dziury szpachelką wyciągacie i zobaczcie, już nie ma grubego nigdzie tutaj. A druga rzecz o tej gładzi szpachlowej, to jak macie właśnie nierówności, to najlepiej sobie brać tą siatką, bo ona najszybciej usuwa nierówności. I zobaczcie, tam gdzie były nierówności, nie wiem czy widzieliście, to tych nierówności już nie ma. Może tu widzicie nierówność, tutaj. Jak się taką siatką weźmie, to zobaczcie, że ona za chwilę znika i ściana robi się gładka. I tyle, tak się równa gładź i powiem Wam, nie certolcie się z tym naprawdę, róbcie to szybko. Jak będą gdzieś duże dołki, zagłębienia, to pamiętajcie, gładź szpachlową sobie rozrabiacie na szpachelkę, miejscowo tylko wygładzacie szpachlą i potem przecieracie to, żeby równą powierzchnię złapało i po krzyku. Nie ma z tym tak strasznie wiele roboty i to nie jest tak naprawdę strasznie trudne, ale trzeba sobie ilość czasu wypracować, żeby to ładnie wszystko zrobić i gładko szło. Z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jak możecie coś dodać, to napiszcie to poniżej w komentarzu. Zapraszam do następnych. Cześć!